Szczecin Music Fest, edycja 9. Chyba największy teraz polski muzyk jazzowy i nie tylko. Leszek Możdżer. Przywitajcie go serdecznie. Dla mnie to było niesamowite przeżycie wreszcie zobaczyć Leszka Możdżera na żywo. Widziałam koncert w Łodzi, który był grany w ramach warsztatów jazzowych, a to tutaj dzisiaj to są po prostu lata świetne na plus, tak? Mój mąż to króciutko skomentował, że Możdżer jest jedynym artystą, który gra sam ze sobą na cztery ręce. Podobało mi się technika, wytrzymałość artysty, inwencja. Pierwsze dwa utwory, no widać było, że szukał siebie jeszcze, a potem już było wspaniale. Tak, jest zazdrosny Leszka. Leszek po prostu pierwsza klasa, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o wygląd, całość po prostu bardzo apetycznie i wspaniale. Jestem bardzo, bardzo mile zaskoczona, że miałam w ogóle okazję uczestniczyć w czymś takim. To jednym słowem mistrz jest oczywiście, bardzo się cieszę, że też również mam autograf i mam nadzieję, że coraz częściej takie tej rangi, tego kalibru osoby będą przyjeżdżały do nas. Świetna publiczność. Ta sala, no wiesz, ma swoją magię, bo tu jednak tysiące nut, wiesz, gdzieś tutaj w tej boazerii jest zaklęte.
ogóle w Szczecinie nagrywałem przede wszystkim pierwszą płytę naszą w Radio Gdańsk. Darek Kabaciński nas nagrywał w studiu Radio Gdańsk, także to jeszcze były pierwsze zgrania na szeroką taśmę, nie było komputerów w ogóle na świecie. Także no, najważniejsze doświadczenia z zespołem Miłość, czyli pierwsza płyta długogrająca, którą nagraliśmy w ogóle na nielegalu. Kochani, bardzo dziękuję za piękne dwa koncerty dzisiaj. Mam nadzieję, że jeszcze będziecie chcieli, żebym do Was tutaj do Szczecina przyjeżdżał. Kłaniam się nisko, Leszek Możdżer.